Cześć, to ja. Wasz Wojtałkę mały. Ze swoimi, jak to jeden z YouTube'owiczów powiedział, żałosnymi żartami. No lepsze żałosne żarty niż żadne, no nie? Taki suchar a la familiada, kurna, pan hamburger. Wreszcie, no niektórzy powiedzą, że Cheezus, nareszcie robisz ten film. Tak, nareszcie robię ten film. To jest pierwsza część z pewnie dużej liczby filmów, naprawdę, bo to pewnie to akurat będzie chyba cała seria, serial dłuższy niż Moda na sukces, Szansa na śmierć i Plebania, ponieważ tu mamy bardzo dużo możliwości. Sweeping to jest właśnie to, co wszystkie małe dzieci z gitarami lubią najbardziej, czyli zamiatanie gitarą wszystkich śmieci. Śmieci piórkiem, tak? Będziemy śmiecić piórkiem. Znowu żałosny żart, nie? Czekajcie, muszę się napić. Od tych sucharów to mi się zaschło w ryju. Energizery pijemy. Kurde, energizery takie, że po prostu... Uj, uj, nie siada. Dwa, na jeden film dwa energizery, kurde. Żłopiemy, kurde. Czekajcie, bo muszę się zaenergizować, bo inaczej po prostu będzie pipa. Nie będzie grania, nie będzie grania. Czuję mocz. Czuję mocz w tym. Jeszcze więcej moczy. O matko, hardcore. Ale wszyscy mnie widzą, nie? Dobra. Zarąbiście. Także, kochani, sweeping, jak już wstęp zrobiłem, pierdoły popowiadałem, sweeping, zabieram się teraz na poważnie za to. O co tutaj chodzi? No jak sama nazwa wskazuje, to chodzi o ruch piórkiem, kostką, ruch kostką, dzięki któremu wydobywamy dźwięki, prawda? Ale skąd się to bierze? Dlatego to się bierze, że ten sweeping, to zamiatanie, stąd się bierze, że po prostu mamy na każdej ze strun, po prostu gramy jeden dźwięk. To nie jest tak, że prawda, gramy na jednej strunie kilka dźwięków, to wtedy no właściwie operujemy cały czas na jednej strunie. Prawda? Więc tutaj jest, no część was oczywiście wie, ale po prostu mówię to wszystkim, którzy po prostu ten filmik oglądają i lub po prostu nie wiedzą, co to jest sweeping i chcą się dowiedzieć i tak dalej. Więc to po prostu chodzi o to, że sobie przejeżdżamy po strunach wzdłuż, znaczy w poprzek strun właściwie, ruchem takim zamiatającym, czyli po prostu jeśli jedziemy piórkiem, na razie mówię tylko o prawej ręce, jeśli jedziemy piórkiem w dół, to po prostu wszystkie uderzenia są w dół.